Radio Concilio. Pojawiają się na naszym komunikatorze 72-151. No i czekamy na Państwa odpowiedzi. Pytamy o wydarzenie, jakie prosimy o twórcze uzasadnienie swojej odpowiedzi. I czekamy na SMS-owym komunikatorze 72-151. Koszt jednej wiadomości to 2,40 zł. Hotel Bornit, świadczący usługi hotelarskie wraz z ofertą zabiegów spa. Już prawie 13 minut po 14. Teraz zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Dużo ludzi nie rozumie tych technologii, to jednocześnie jest to bardzo podatny grunt na wszelkiego rodzaju szum informacyjny, tak? I rozsiewanie też różnych lęków. Czasami uzasadnione jest spiskowe, że Facebook, nie wiem, albo Instagram zbiera o nas informacje o naszej lokalizacji. To znaczy, ja odpowiem, oni zbierają informacje, ale... Natomiast no też trzeba sobie zdawać sprawę z tego. No jednocześnie jak tych informacji jest tak dużo, no to tam ta informacja o nas jest w dużej mierze zanonimizowana. Faktem jest, że każda z tych instytucji tak w centrum swojego biznesu, w centrum modelu biznesowego ma takie czy inne przetwarzanie tych danych, ale z drugiej strony zobaczmy, okej, ale wtedy na przykład te denerwujące reklamy trochę się zmienią, tak? Bo będą reklamy wyświetlane nam, które są dla nas istotne, akurat czegoś szukamy, wyświetla się taka, a nie inna reklama, więc każdy medal ma dwie strony, tak? My trochę przehandlowywujemy tą naszą prywatność za to, żeby na przykład to, co widzimy na stronach internetowych, nie było dla nas irytujące, bo teraz to jest wielka wojna na przykład między wydawcami a adblockerem, tak? Chcemy mieć stronę, którą fajnie się czyta jako użytkownik. Z drugiej strony, jak ta treść jest za darmo, tak, no to wydawca wyświetla reklamę. I teraz no, między tymi dwiema stronami tutaj dochodzi do konfliktu. Ja myślę i wierzę w to głęboko, że jakimś rozwiązaniem będzie to, iż ta reklama się stanie mniej inwazyjna i bardziej inteligentna. Tak? Bo jeżeli na przykład, nie wiem, szukam jakiegoś, nie wiem, narzędzi do ogrodu, no to jeżeli wtedy wyświetli mi się reklama sklepu, który sprzedaje takie rzeczy, to jest dla mnie całkiem okej. Ja zastanawiam się, w jakich sektorach nam się poprawił standard życia, jeśli chodzi o nowe technologie, a w jakich pogorszył, no bo jeżeli chodzi o sektor bankowy, to możemy sobie robić przelewy. To jest fantastyczna sprawa, ale z drugiej strony mam wrażenie, że świat relacji randek online, to tutaj mamy zupełnie inną rzeczywistość, niekoniecznie lepszą. To prawda, no trudno tutaj oceniać, że takie aplikacje jak Tinder, no zobaczymy za parę lat. Wiecie, ja się w ogóle też zajmuję przetwarzaniem takim maszynowym i teraz niedawno czytałem takiego tweeta, że tak naprawdę bardzo dużo dzisiaj dzieci się rodzi gdzieś, gdzie na początku był jakiś inteligentny algorytm, który skojarzył tych ludzi na tym Tinderze przysłowiowym. Więc wiecie, no to tak jak powiedziałem, każdy medal ma dwie strony. Więc oczywiście ludzie się zanurzają w tej technologii, ale z drugiej strony, jeżeli sobie pomyślimy, okej, ale rodzą się dzieci na przykład z tych związków, to możemy się zapytać, why not, czemu nie? Czy powinniśmy się bać postępu technologicznego? 70.044, SMS kosztuje 62 grosze, kwadrans po godzinie 14. Będzie zobaczyć na żywo. I to było dla wszystkich. I wtedy władze oczywiście zgadzały się na te zgromadzenia, no i z biegiem czasu, z biegiem obniżenia poziomu emocji nadchodziły różne inne prośby o zezwolenie, na które stopniowo udzielano coraz więcej zgód, no a teraz są już protesty związkowe. Powiedzieć największym związkom zawodowym, a my wam nie damy zezwolenia, a kiedy wy jesteście w skrajnym gniewie, który chcecie wyrazić, to mogłoby przynieść efekt przeciwskuteczny po prostu. Za chwilę do tego wrócimy. Jest 14.16. Połączenie. Na balkonie, na wsi, w kawiarni, na huśtawce, przy herbacie, po prostu. Lubimy czytać. Poczytalni. Szukaj produktów i usług z kodłem Superbrands. Superbrands. Sprawdzone marki. Bądź wziął te reklamy. Kończ te reklamy.
Mam skłonność do wszystkich intymnych i podrażnych. No serio. Żebrzą, kurwa, tylko na tych reklamach. Kurwa, 5 minut reklam, 6 minut reklam, a 2 minuty wiadomości, czasem minut. Kostium jest rzeczywiście zachwycający, natomiast wtedy on może trochę bulwersował, nie wiem. Oj, no nie, nie trochę, no to tam... Obrzydliwe, ta chciwość. O, to jest obrzydliwe, obrzydliwe. Na tych reklamach, choćby 5 groszy. Jak się nie tak często to dotyczyło, bo... Informacyjne. Informacje TOK FM. 14.20. Adam Ozga, dzień dobry. Minister środowiska Jan Szyszko chce wnioskować do UNESCO o przeniesienie Puszczy Białowieskiej z listy dziedzictwa przyrodniczego na listę dziedzictwa kulturowego, dowiedział się reporter TOK FM Jakub Medek. Taka decyzja pozwoliłaby na dalsze zwiększenie ewentualnych cięć w Puszczy Białowieskiej. Jutro 4-dniową inspekcję w Puszczy rozpoczynają eksperci Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Od 10 do 20 zł za metr kwadratowy ma wynosić koszt wynajmu mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus, zapowiada premier Beata Szydło. Wynajmowane M można by w końcu wykupić. Będą one powstawać na gruntach Skarbu Państwa. Program miałby zostać przyjęty w tym, a inwestycje ruszyłyby w 2018 roku. Dyrekcja Warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka twierdzi, że strajk pielęgniarek może doprowadzić do likwidacji tego szpitala. Dyrektorka Małgorzata Syczewska apeluje do strajkujących o powrót do pracy, ale pielęgniarki mają dziś głosować w referendum za zaostrzeniem protestu. Propozycje 250 zł podwyżki według dyrekcji odrzuciły. Republikański szef Izby Reprezentantów Paul Ryan zapowiedział, że poprze Donalda Trumpa, jedynego kandydata ubiegającego się o nominację Republikanów w wyborach prezydenckich. Według Washington Post to smutny dzień dla Republikanów i dla USA. Ryan odpowiada na to, że wybór Hillary Clinton oznaczałby kolejne 4 lata nepotyzmu. Informacje kulturalne. Patrycja Wanat, zapraszam. Lana Del Rey, The Antwortys, Ken Kananzi oraz The Editors to tylko niektóre z gwiazd Orange Warsaw Festival. Koncerty rozpoczynają się już dziś na torze wyścigów konnych na warszawskim Służewcu. Artyści będą występować na dwóch scenach, Orange Stage oraz Warsaw Stage. Mam dla Państwa dwuosobowy karnet na cały festiwal. Czekam na maile kultura@tok.fm. Twórcy gry Wiedźmin i Festiwal Komiksu zorganizują w Łodzi nową imprezę przeznaczoną dla grafików. Promised Land Art Festival ruszy już we wrześniu. Przyjadą osoby pracujące przy dużych zagranicznych produkcjach filmowych, serialowych i gier wideo. A szczegóły zna Bartosz Kądziołka. Produkcje, przy których pracowali goście festiwalu, wymienia Paweł Mielniczuk z CD Projekt Red. Star Wars Przebudzenie Mocy, jest to Deadpool, jest to cykl Gra o Tron. Są to twórcy także takich filmów jak Tangled Disneya. Są to twórcy gier komputerowych tak zwanych jak Uncharted 4, Ustań Produkcja czy League of Legends. Pierwsza część imprezy będzie branżowa, a druga dla wszystkich, którzy będą mieli bilet na Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier, mówi jego dyrektor Adam Radoń. Będzie można normalnie w trakcie spotkań rozmawiać, zadawać pytania tym znakomitym artystom i będzie można też pewnie dostać ich autograf oraz dowiedzieć się trochę więcej o tym, jak to się robi. Festiwal potrwa od 27 września do 1 października w budynku EC1. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM. Najbliższy weekend we Wrocławiu, punkt kulminacyjny Dni Architektury Maxa Berga, akcja Zbuduj z nami miasto. To projekt Centrum Poznawczego Hali Stulecia, a więcej o nim Przemysław Pozowski. Celem Dni Architektury jest przede wszystkim przybliżenie postaci projektanta hali Maxa Berga i jego różnych projektów. Główne wydarzenie zaplanowane na sobotę, akcja Zbuduj z nami miasto, ma zaś charakter gry. W jej trakcie uczestnicy pod monumentalną kopułą Hali Stulecia na mierzącej ponad 2000 metrów kwadratowych płycie obiektu wybudują miasto marzeń. Każdy z uczestników będzie losować działkę lub kwartał, gdzie następnie postawi budynek według własnego projektu. Na budowniczych czekać będą również mini wykłady w szkole projektowej czy spotkania z architektami i projektantami. W programie jest też koncert zespołu Małe Instrumenty. Kolejne informacje na antenie Radia TOK FM o 14.40. Zapraszam. Pogoda. Wieczorem popada na południu, a nad ranem na północnym wschodzie. Nocą na termometrach od 7 stopni na wschodzie i w górach do 14-16 na północy i nad morzem. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Połączenie.
14.25, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu Piotr Moszczyński. Rozmawiamy o sytuacji we Francji, to tak szeroko rozumiane, i mówiliśmy już o tym, że właściwie Francja nie wróciła w sensie prawnym do normy sprzed zamachów. Dalej trwa tam stan wyjątkowy, co ma swoje przełożenie na, po pierwsze na nastroje, ale też na imprezy masowe, które mają się we Francji lada moment zacząć. Ale to, co dzieje się teraz, to równolegle wielkie protesty związkowe, iluś związków zawodowych i grup zawodowych. To może powiedzmy więcej, z czego to się bierze i na ile to jest przyczyną chaos. Jest jeden wspólny mianownik wszystkich tych protestów, to jest ustawa o prawie pracy, która została przepchnięta w Zgromadzeniu Narodowym, odpowiedniku naszego Sejmu, poprzez wotum zaufania dla rządu, a więc bez właściwie debaty i głosowania rzeczywistego nad ustawą. Ta ustawa została przeprowadzona według artykułu 49 punkt 3 Konstytucji, który pozwala rządowi na postawienie sprawy w ten sposób: albo udzielacie nam zaufania w sprawie tej ustawy, albo nie. Z tym, jeżeli nie, no to prowadzi to do przyspieszonych wyborów, rozwiązania parlamentu i zmiany rządu. Oczywiście parlamentarzyści większości lewicowej raczej niechętnym wzrokiem patrzyliby na to, aby w tej chwili przeprowadzić przyspieszone wybory, ponieważ istniałaby duża szansa na to, żeby je przegrali i stracili swoje stanowiska parlamentarzystów. I to jest dość dobry instrument, kiedy jakaś ustawa jest niepewna, a tutaj była bardzo niepewna, dlatego że nawet w łonie partii socjalistycznej były zwalczające się obozy, które część deputowanych zupełnie otwarcie mówiła, że gdyby doszło do głosowania po prostu nad ustawą, to co najmniej wstrzymaliby się od głosu, a być może nawet głosowaliby przeciw, ponieważ zgadzają się z opinią najbardziej radykalnych związkowców, że to jest zamach na zdobycze socjalne. Natomiast, przepchnęli to przez parlament, co nie zmienia postaci rzeczy, że w kraju opinia publiczna jest bardzo podzielona co do zasadności tej ustawy, a związki zawodowe wykorzystują właśnie tę ustawę do organizowania masowych protestów. I mamy do czynienia z sytuacją, w której obie strony sporu co do tego prawa pracy radykalizują się coraz bardziej z powodów wyborczych, dlatego że w przyszłym roku będą nie tylko wybory parlamentarne i prezydenckie we Francji, ale również wybory związkowe, co oznacza, że we wszystkich przedsiębiorstwach załogi będą głosować na listy związkowe. Z czego to wyniknie następnie? Nie tylko zakres wpływów, nazwijmy to politycznych, poszczególnych związków w zakładach pracy i w skali kraju, ale również dostęp do pieniędzy, rządy w samorządzie pracowniczym, który ma bardzo szerokie uprawnienia we Francji, jak również dostęp do zespołów negocjacyjnych z dyrekcjami, który związek będzie miał tam najlepszą reprezentację. I w tej chwili ściera się przede wszystkim centrala związkowa CGT, która jest największa jak na razie, najsilniejszy związek, z centralą CFDT, która jest druga co do wielkości, a która jest w przeciwieństwie do CGT związkiem umiarkowanym i